Dobra, załóżmy je. O jeny. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, a to jest Minecraft na modach futerkowy survival sezon 2. I tak, dzisiaj pokażę wam, co się zmieniło od ostatniego odcinka. Ogólnie tu powstała farma kur, a raczej farma jajek czy coś. Także tu sobie takie kurki siedzą. Może wam pokażę. Kopię ze ściany z tą brika, bo nie mam nic. I tu jest po prostu miejsce pół płytki, żeby miejsce pół jednego klocka, żeby one sobie mogły oddychać. Także ja sobie je tu będę rozmnażać. Nie wiem, dlaczego mała kurka mi zniknęła. Nie wiem, czy one umierają tu. Najwyżej sobie wprowadzę tam z góry więcej kur, ale dobra. Jajka mi będą potrzebne do zrobienia jedzenia, ponieważ często mi takiego czegoś brakuje. Dzisiaj sobie zrobimy ciasto. Tak, nie pamiętam dokładnie, jak się to układało. To byle jak? Tak, tak się robi ciasto. Także no, cukier pozyskujemy z trzciny cukrowej. Logiczne, sama nazwa wskazuje. No i tak, tutaj sobie zrobiłem jeszcze nieskończone źródełko wody w moim takim tym pracowni. Dobra, mamy to ciasto, nie można tego położyć, szkoda, szkoda, szkoda. Zrobimy sobie dzisiaj takie pewne urządzenie, które nam pomoże. A jest to Diamond Meter. Nie wiem, jakby wam to pokazać, jednakże gdy mamy jakąś rudę, nie wiem, no, czy tu mamy jakąś, no nie wiem, to załóżmy jest klocek diamentu, wiecie, ta ruda, myślałem, że zjadłem diaksa, bo wiecie, na makabrycznej krainie się tak je, prawym po prostu, ja raz zjadłem tyle, po prostu klikając na skrzynię, ale dobra, po prostu jest tu jakiś klocek diaksu i na tym diamond metrze, coś, to wykrywaczu diaksów, pojawia się na przykład czerwony kolor, zielony i tak dalej. Nie pamiętam dokładnie, jak to szło. Także był pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony i jakiś tam chyba jeszcze. I któryś tam pokazywał, że jest bardzo blisko i coraz bliżej i jakiś tam inny kolor. Nie pamiętam dokładnie, jakie kolory. Modyfikacja chyba się zwie Diamond Meter. Jednakże nie chciałbym tego stracić. Włożę sobie to tu. Ender Pearl sobie włożę tu, Gunpowder tu, roślinne tu, jedzenie cukier, to sobie zostawimy. I tak, grinder nie jest jeszcze skończony, ani ogólnie trochę tam pokopałem klocków, tam parę tylko, naprawdę, wybaczcie, że tym się nie zająłem, jednakże chciałem nagrać odcinek. I tak, więc nie chciałem tego robić jakoś, myślę, że później sobie zrobimy to na live streamie. I tak, tutaj powstała dynia, jak widać, zniszczę ją, nie wiem, po co ją postawiłem. Wybaczcie, że jakoś dziwnie mówię, trochę mam sucho w gardle, sucho w buzi, bo przed chwilą nagrywam odcinek Side and Seek, w którym strasznie gadałem. I dobra, zresztą w tym też pewnie. Cześć kocie. I tak, mój kot hardcore biały. Czemu ja napisałem czarny? Dalton! Przecież ja w odcinku napisałem czarny. Super. W tytule w odcinka. Spoko. Pumpkin pie. Pumpkin pie. Dobra. I tak, tutaj mamy wyjście. Nie wiem, czy to widzieliście. A jak nie, no to sobie tak je zedytowałem. I tutaj przeniosłem, tam kiedyś było te płotki, no. I tutaj powstała farma. Tego chyba nie widzieliście. Także mam sobie farmę melonów i farmę pumpkinów i mam farmę trzcinek, i kaktusów, które są niebieskie na moim teksturpaku. Aha, no i często piszecie, czy udostępnię teksturpak, czy dam teksturpak. Linki macie w opisie do Faithfula, do tego teksturpaczka, dobra, do tego teksturpaczka, który zmienia nam dźwięki na stare dźwięki minecraftowe, oraz macie tam link, no chyba tyle, a do tej mojej wersji edycji LOL, wersji Faithfula, później może ją udostępnię na ileś tam widzów, tak myślę, tak youtuberzy robią niektórzy, najczęściej ci co z hardcora robią sobie swoje teksturpaki, także no, ała, lepiej to zalepię,
Szybki powrót do domu i mogę sobie spać, nie? Szybkie wejście do łóżka. Okej, okay. Cześć kury. Czekajcie, ktoś mi napisał, bo czekam. Dobra. No i tak. Czekajcie. No, przeczytałem sobie tam coś na skypę, ale nieważne. Dzisiaj co robimy? Ludziska. Dzisiaj pokażę wam mojego nowego skina. Jeśli nie obejrzeliście odcinka z Hide and Seek, jestem rzeźnikiem. Niektórzy mówią, że to kanibal. A jak tam chcecie. Aha, i jak widać mam diamentowy hełm. No. Możecie też twierdzić, że to trochę taki będzie łatwe zdobywanie diaksów. Jednakże trochę na to poświęciłem diaksów. Jak widać bloczek i stone, to tam wiecie. Stone jest najdroższy z tego craftingu, no nie? Później pochodnia. A tak na serio, no to trochę poświęciłem na to. I tak, dzisiaj klikamy przycisk M. Nie to, M. Musimy coś zrobić złego. Make dinner. No dobra, zróbmy dinner, to była kolacja, bo nieważne. Zobaczę, czym się głos nagrywa, no. Także zróbmy dinner. Biedna kurka. The gods are pleased with your sacrifice. I odebrało mi w tej chwili chyba 2 levele. Musimy zrobić znowu coś złego. Może to. Cheat death. Nie wiem. What the? Okej. The gods are pleased with your sacrifice. I znowu drugi level mi odebrało. Chyba. Dobra, mam 30. What the? The gods have rewarded your offering. Wiecie co, ja chyba te dźwięki jednakże wyciszę lepiej. Ponieważ mogę mieć jakieś prawa autorskie. Nie no, boję się trochę, bo może to z jakichś filmów jest. No i ogólnie dostaliśmy Master Staffa. Uwaga, zaopatrzy się w dużo miłość jedzonka, ponieważ na jakimś poziomie innym niż Peaceful zżera wam to strasznie dużo jedzonka. No, melony trochę wolno, ale dobra. Zjedzmy sobie Pumpkin Pie'a. No to w miarę dużo. Nigdy tego nie robiłem tego. I dobra, klikamy M. No nie to, to się trochę buguje, ale dobra, tu możemy nasze miniony, czyli naszych sługów odesłać jakby z powrotem. Tutaj możemy rozkazać im Strip Mine oraz Dig Mineshaft. Strip Mine to jest na 2 kratki wysokości, 1 szerokości tunel, a Dig Mineshaft to jest kopalnia w dół. Myślę, że sobie taką zrobimy. No i możecie teraz zaobserwować taki timelapse, myślę, że zrobimy. Czy oni kopią rękami? Rękoma. Powodzenia, ziomy, w biciu skał. Oni mieli ogólnie kilo w łapce, także coś się zepsuło. No. Okej. Okay. Co to było? On się chyba tepnął. Aha, jeszcze tutaj coś urosło, także skorzystam sobie z tego i sobie to wezmę. Chłe, chłe. Okej. Okay. Zbieramy. Melonki, dynie, z dynki. Ogólnie tutaj pszenica mi urosła. Zaraz zobaczymy. Oj, kawa właśnie, posadziłem sobie kawę. Tak. Nie wiem jeszcze, jak się ją robi. Czy patrzyłem tam na jakimś filmiku, czy coś? Nie wiem, na jakiejś stronce od moda. Tutaj urośnie, tutaj nie mogę posadzić, albo lepiej nie posadzić. Jak się to robi, ale zapomniałem. Coś się tam robiło, jakieś kufle się robiło, czy coś. Dobra. A może sobie popatrzmy jeszcze na jakiś crafting, co możemy sobie zrobić. Na przykład... Czekajcie. Ogólnie sunflower... O, czekajcie, dobra. Da się to jakoś skraftować? Nie. Tylko się robi tylko nasionka. A, wygrałem modyfikację na rybki. Co to za różowe w ogóle jest? A, z ametystu jakiś dart, poison dart. Jakieś moody, nie wiem. To jest właśnie dziwne, że się mi to zbadziło. Wino, jakieś okulary. Okej, okay. A jak się robi w ogóle czarne okulary? Tak? O, wiecie co? Moglibyśmy coś takiego stworzyć. Jednakże potrzebujemy piasek. 6 piasku. Potrzebujemy barwnik i sztabkę z żelaza. Tam mamy jakąś sztabkę żelaza. I pod koniec odcinka, ogólnie tutaj jest woda, myślę, że lukniemy sobie na te miniony. Bo myślałem, że zrobię timelapse, ale myślę, że po co wam pokazywać, jak ktoś kopie ręką. Zaraz zobaczymy, czy dalej kopią tą ręką, żeby sobie paznokcie nie pomali. Piąstek, broczki jedno.
Także zaraz zobaczymy, czy oni dalej kupią to ręką, ale dobra. Ile to trzeba było? Dwa, no to mamy. Aha, i odkryłem ogólnie. Za dużo mówię ogólnie, wiem, wybaczcie, często się powtarzam. Ciekawe, czy oni kopią. Dalej kupią ręką, mi się tak zdaje. Beczka. I tutaj znalazłem. Nie w tym miejscu, a raczej w tutaj. Tutaj czy gdzie indziej? Nie, tutaj. Gdzie indziej? Znalazłem. Tu chyba z tej strony. Znalazłem. Żelazo, tak, wreszcie żelazo jakiekolwiek. Tak, tutaj, bo tutaj jest taka dziura. No. Dobra. Tak, tutaj żelazo nie wykopałem specjalnie, żebyście wiedzieli, że. Dobra, tu jakiś surowiec, tin chyba. Trochę je już rozróżniam bardziej. No, więcej tin. No, warto było przekopać na jedną klocek. X-ray w oczach, nie? X-ray w nosie. Ma się czucie. Dobra. Jeszcze użyjemy nie wreszcie, no bo dzisiaj dopiero to zrobiliśmy, ten Diamond Metal. Jak te miniony dokopią się. Okej, tu przetapiamy to. Zaleciałbym jeszcze po 5. A dobra. W sumie to się włoży. Bo szkoda, bo jeden węgiel. Ale już się tak z kompa trochę zrobiłem. Bo jeden węgiel przepala 8 aż. Szkoda mi tego węgla, bo mam mało go, ale dobra. Tutaj coś dobra. Co? Czemu to jest kobę? Okej. Gładziemy go tutaj. Bierzemy szkło. Tutaj sobie jakieś przetopimy. Tutaj to dobra, no trudno. Potrzebujemy 6, tak? Jak to się robi? Szary barwnik, tak? Czy po prostu okulary się jakoś. What the fuck, okulary, co? Beczka, ja nawet nie wiedziałem, że takie coś mam. Jak się szary barwnik robiło? Chyba z. Tak myślałem. Okej. Okay. Akurat mamy 3, dobra. Bo wolę zaciemniany okulary, coś. Akurat mamy 3. 2 na ten pierwsze okulary, a. Dobra, jeszcze jedno. Zróbmy sobie już ten. Szary barwnik. Pierwsze testujemy te. Okej. Tu się przerabia. Mamy więcej żelaza. Bierzemy to, jak się to robiło. Tutaj takie tak. Tutaj jakie, co to jest w ogóle? Ink sort. Otek inzek. Skid spawner. O. Reading do czytania, aha. Szkło. Tutaj żelazo? Tak. Dobra, załóżmy je. O jeny. Witam, jestem nie kanibalem, no kurde. Jestem rzeźnikiem, który ma okulary, chyba bez szkieł, ale znaczy ze szkłami, no przecież dawałem szyby, no. Takie wielkie. Zrobię sobie screenshota. Dobra. Lol. Dobra, teraz sprawdzamy te szary. Czy te ciemne, ofarbowane. Siema. Zajrzyj w moje oczy. Spójrz na mnie, popatrz w moje oczy. Kobito. O lol. Ale fajne. O, jeszcze w taki. Z tymi czekajcie, pokażę. Rzeźnik swag. O, zrobię sobie screenshoty. Nice. Ale zarąbiste. Nie wiem, która modyfikacja to dodaje, więc wybaczcie. Dobra, lukamy tam na tych. Wezmę sobie ten Diamond Metal. Zobaczymy, jak to działa. Dobra. Coraz kurczę ciekawiej mi się tu gra. Wiecie co, ostatnio odechciało mi się trochę grać w Hide and Seek. A jak dzisiaj sobie zmontowałem ten taki fajny filmik. Znaczy według mnie fajny, no, bo poświęciłem na niego dosyć dużo czasu. Niby te achievementy coś mi się resetują, nie wiem dlaczego. Poświęciłem dla niego dużo czasu, a trwało tylko 2 minuty.
Jednakże trochę muzyka go przedłużyła, ale poświęciłem na niego dużo czasu. Nie dość, że grałem, też go długo montowałem, także postarałem się strasznie. I doceniliście to, dziękuję wam. Tam napisał ktoś już komentarz, bardzo się cieszę. Sergier, pozdrawiam cię. Także Sergier Pyly. Tutaj węgiel sobie wykopiamy, bo miniony niedokładne stworzenia nie wykopią nam go. Chyba są dokładniejsze, jak kopią ten 2 na 1 czy coś. Czy coś. Zaraz ogarniemy dziska. Ten cały metr diamentowy. Dobra, tutaj żeby mi nie zasypał grawel, zbieramy sobie jeszcze kopru. To jest koper, tak? Tak. Z kopru sobie będziemy mogli robić jakieś zbrojki. Na pewno nie siekiery. Czy tam jest diament? Serio? Ała! Uhuhuhuhu. Nie chcę derta. Nie chcę kobra. Tam macie diaksy, tak? Naprawdę? Dawajcie rubin. Ogólnie kiedyś. Dużo ogólnie, zaś zapominam. Przepraszam. Tu zrobię jakąś dziurę. Tam to wciepię. Cwaniak ze mnie. Chociaż nie do końca. Ale dobra. Że tego nie zbierać, wiecie, bez sensu. Ale po co tyle kobla mi? No dobra, dziękuję, ale ja nie potrzebuję tyle kobla. Dobra, rubin. Kiedyś miał być dodany do Minecrafta rubin. Nie wiem, co się stało, ale dodali emerald i on miał właśnie... On był czerwony, a emeraldy, czyli... No dobra, wykupimy sobie rubin. Po prostu... są zielone, no nie? Czyli te... O, jak widać, zielony kolor. Jesteśmy... po prostu przy diamentach. I coś tam pisało, że spójrz dokładnie, czy coś takiego. Jeśli nie widzisz tych diaksów, czy coś. Dobra, mamy 4 diaksy. Widzicie, jakbym nie poszedł tutaj do cave'a, to by nam tego nie wykopały. Także metr działa, bardzo się cieszę. Ta modyfikacja jakże ma plus. Trochę nam ułatwia sprawę. Jednakże myślę, że nie aż tak bardzo. Zaraz sobie to dogłębniej stestujemy. Po prostu w jakimś tutaj tunieliku. Tutaj w ogóle jakaś ruda. Zaraz to obczajmy. Co to jest? Nie, tak, to chciałem to wywalić. To wygląda jak drzwi temu, to chciałem pewnie wywalić. Enchanted Dust. Co z tego możemy robić? Aha. Enchanted Gem. Ale te 6 plus 7. To jakieś kurcze, niezłe. Możemy sobie to kiedyś obczaić, ale pewnie zapomnę. Dobra, G, czyli Escape, no. Tutaj jeszcze było żelazo. Tak, zaraz sobie. O, tutaj więcej tego. Czemu nie? O, jestem na czerwonym, czyli w tą stronę. Jak będę się kopał, prawdopodobnie. Będą diaksy. Tak, bo jest żółte. Także jak widać, działa. Ja nie chcę tam waszych tych. Także jak widać, działa. I z tego się cieszę. Poświęciłem na to jednakże bloczek. I myślę, że w krótkim czasie sobie to odbudujemy. Czyli ten koleś jest prawdopodobnie tu gdzieś. To troszeczkę trzeba szukać, wiecie? To nie jest tak łatwo. Trzeba szukać. To trzeba gdzieś szukać. Dobra, tu rubinów pełno. Nie chce mi się tego kopać, bo strasznie wolno się to kopie. A pewnie z rubinów są dobre rzeczy. Tu żółty, pomarańczowy. Tu czerwony, także pomarańczowy tu. Tak, to jest na pewno. W ogóle jakaś ruda dziwna. Weźmijmy to. Szafir, okej. Okay. Niespotykana jeszcze dotąd, więc widać jakieś rudy nowe. No tu czerwony. Tu jest jeszcze... O, przesuń się, kaczko. Pozdrawiam, pozdrow dakumaty. Może w tą stronę, tak? Może jednakże... Powiedzcie mi gdzie? Do jasnej ciasnej, to jest trolujące. Czy w tą stronę? Pewnie tu gdzieś. Tu, może tu? Będę kawałek. Czy mi się zdaje, czy to troluje? Nie, o żółte, czerwone, nie wiem, jakie trolujące, może na dół przecież, nie?
Może do góry? O, może w górze. Wiecie co? Cześć, kochane diaksy. Czyli wiecie co? Trochę z tym kombinowania jednakże jest. Ale już mamy diaksy. Jest. Super, cieszę się z tego powodu. Będziemy musieli jeszcze ogarnąć krówki. I ten w końcu tą ekspiarkę. Jednakże nie mamy jeszcze... Czerwony się stał. No to czy tu są jeszcze gdzieś diaksy? Naprawdę? A, czyli gdzieś tu na dół, tak? Nie. Nie wiem. Zobaczymy. Trzeba ogólnie... Trzeba pozbrać każdą stronę i kierować się w daną stronę, która po prostu wskazuje nam ten. Dobra. Tutaj? Tutaj nie gaśnie. Tutaj prawdopodobnie będzie coś. Jeszcze to ogarniemy. Chyba, że na górze znowu. Możemy to tak sprawdzić, podsadzić się po prostu. Nie, gaśnie. Także może to być na dole. Jest to ogólnie 12 poziom, także na dole możliwe, że to będzie. Jeszcze się pobawimy, bo to jest naprawdę ciekawe. Takie szukanie diaksów. Powiem wam. Wątpię. Ale gdzieś tu są. Także to pomaga. Ale dobra, widać tutaj się pomału bym prawie zgubił w tych moich tunelach. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Patrzcie na moje okulary. Oje. Także... Czy niewidzialne miniony właśnie mi dają itemy? Czy coś? Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć, papa. Piszcie, co mam robić kolejnych. Cześć. Myślę, że to będziemy jakieś krówki, w sensie, że jakąś farmę się zrobi. Cześć, papa. Mile widziane także są innowacje i jakieś pomysły, inwencje twórcze i tak dalej. No, także dziękuję.